Boję się, żeby to badziewie mnie nie zjadło. Emergency. 10 seconds of vital signs stabilizing. Dobra, jak coś to będziemy mieli pełno kwarcu pod kapsułą, to będzie dobre. Woda. Vital signs stabilizing. Dobra. Robimy jolo małe teraz. Człowiek coś za nami płynie, bo jak na razie to chyba nie. I oby tak pozostało. I oby tu nic nowego nie przybyło. Dobra, widzę masę sonu, to nam się przyda, ale na razie nie. Na razie nam jest potrzebne tylko to badziewne całe Carfrish Powder. Ale ja przy okazji boję się w ogóle. Ta Aurora wydaje się być tak blisko, a jest tak daleko, że naprawdę... O, coś tutaj leży. I co to jest? Jajo jakieś, dobra, to nie jest jakieś jaj. To jest więcej tych jaj. Kotmenu, muszę nabrać i odsunąć się. Patrzcie, spłynę troszkę na dół, postaram się zaobserwować zachowanie tego zwierzęcia. Może jednak nie. No to zwierzątko mnie nie lubi. Co to jest? Ołów, dobra. Dobra, my wiemy gdzie jest Carfish Powder, bo to nie jakby zdobyć. Znaczy, może wy wiecie. Ale mi nie chcecie napisać, bo wolicie patrzeć jak lamy. Takich mam kochanych widzów. Patrzcie, co to jest za wielkie bydle, które mnie nie bije, ale... wygląda creepy. Tutaj pływa to wielkie coś, co właśnie do mnie pędzi. Zatem wolę tutaj wejść. Calorie intake recommended. Popatrzcie, przypłynęła szuja. Poczekajmy, aż będzie troszkę daleko. Ej, to wypłynęło na górę, to mnie chce dorwać. Czemu tu leży apteczka? Wziąłem, mamy stówkę. YOLO, po Carfish Powder! YOLO, może nas to wielkie bydle nie będzie gonić. Choć podejrzewam, że będzie, ale zaraz ogarnę o co w tym samym czekajcie. Czy to jest to coś do tlenu, zatem ja sobie tlen wezmę. Czy to naprawdę jeszcze nie... Patrzcie, tutaj jest ciekawie. Patrzcie, co to jest? Jakieś takie jaskinie w tej łące. O, nie ma tutaj tego Carfish Powder. Nigdzie, tylko w tym jednym miejscu i do tego muszę sprawdzić później na YouTubach jak to się robi, bo ja wiem jak to wygląda i skąd to wziąć, ale nie umiem i szukam tutaj tak naprawdę nie wiadomo czego. Upływam w kółko i szukam czy czegoś tutaj nie ma. Właśnie, no. W tym powinien leżeć taki proszek brązowy, taki Carfish Powder. No ja... On tak... Tlen!
Zapomniałem o tlenie, stary! Czy ja umarłem? Czemu ta kapsuła wygląda tak dziwnie? Bo to nie wygląda do końca normalnie. Tak jakby się nagle ni stąd, ni zowąd gra... No i teraz wyglądał normalnie, bez sensu. Czy ja coś straciłem? Nie, nic, ja jest zwierzęcia. Czy ja to mogę gdzieś tu przebadać, czy coś? Ale nie chciałem wychodzić póki co. Lisza miał tutaj taką maszynkę do badania. A ten chciał już do Aurory popłynąć, ale... Właśnie jak ten kwarc epicko wygląda na to. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Na razie i cześć.